świętymi najgorszymi, nie do pojednania. Ja na przykład, bo kiedy zbliżał się 1 maja, każdy swój mówił o co robimy na 1 maja, bo kadłubowcy mieli trumny nieść, stolarzy mieli tam jeszcze coś robić i tak dalej. Myśmy, tutaj ja w każdym razie stawiałem taką sprawę, że niesiemy, idziemy z wydziałem i niesiemy flagę czerwoną, przyjdziemy pod trybuny, rzucamy i podpalamy tą flagę. I ciekawe, że to akurat, które nawet osobiście rozmawiałem z Wałęsą, jest w tych dokumentach. I dzisiaj niektórzy mówią, że to są poszlaki, to co ja jestem poszlaki? Oceńcie, czy ja naprawdę jestem poszlaki. Jest wiele innych takich spraw, co on nigdy w życiu nie wyjaśnił. Jak się chyba z 10 albo 15 razy pytam, wyjaśni, jak dostały się na komendy. Później. I nigdy do tej pory nie wyjaśnił. Zresztą na rozprawie Krzyśka Myszkowskiego kiedyś podszedł do mnie. Ja powiedziałem, przecież ty też donosiłeś na mnie i na naszych kolegów z wydziału. On powiedział, ty to wierzysz? Ja mówię, mam dokumenty na to. Z IPN-u. On mówi, że też ma dokumenty. Kiedyś mi dał te dokumenty. Takie same miał dokumenty, jak ja dostałem z IPN-u. I nigdy nie wyjaśnił. Powiedział, że ja mu powiedziałem, to wobec tego wyjaśnimy te sprawy, Polka. I 3 lata temu może by był jakiś bardziej odpowiedni czas, żeby wyjaśnił to. Do tej pory nie wyjaśnił. Natomiast ubliża nam wszystkim tym, którzy wyrósł na naszych piersiach. Ta żmija. Mało można go nazwać żmija. Ten człowiek nosi Matkę Boską od Alicji. I tak kłamie. Wszystko kłamie. W 80 roku też byłem w komitecie strajkowym. On chciał ten strajk zakończyć, nie stoczniowcy, tylko on chciał zakończyć. A dlaczego chciał zakończyć strajk, to Państwu powiem. On został zwolniony w 76 roku ze Stoczni Gdańskiej. Ale za co został zwolniony? Za ubliżanie, bo chciał być szefem związków zawodowych Rady Zakładowej czy Rady Oddziałowej. Jak na W4 zreformowali Radę Oddziałową, on nie został wybrany, bo nie miał zaufania, był to młody pracownik. A zresztą jak on w tym czas wyglądał, to proszę popatrzeć na te filmy. I on dzisiaj nas wyzywa od tych najgorszych, nieudacznicy. Jakaś grupka ludzi znalazła się, że nie osiągnęli nic w życiu. I dzisiaj mu na niego szkalują. To są ci wszyscy poszlakowie, mi się wydaje. Taki jest Wałęsa. W życiu jeszcze chyba prawdy nie powiedział i nie powie. Do tego się nie przyzna. On, gdzie tylko były jakiekolwiek coś, to on zawsze pierwszy. Ja. Dlaczegoście mnie nie wybrali? Henryk się nie dorał się, że wybrał go tym społecznym inspektorem pracy. Wybrał go z litości. Na spotkaniu z Gierkiem też go nie wybrali, tylko sam, to wybierzcie mnie. Tam jeszcze miał dużo do powiedzenia kierownik Wydziału Leśniewski, który go zawsze faworyzował. Dlaczego nie Wałęsa? No a kim był kierownik Wydziału Władysław Leśniewski, to pan doktor może powiedzieć. Był to wyjątkowy szpicer, bo myśmy nawet podejrzewali tych wszystkich innych partyjniaków na Wydziale W4, że oni na nas donoszą. Nieprawda była. Tam była u kierownika Wydziału W4, on był tą całą centralną. Ja opowiem może taką, dlaczego przekonałem się, że on donosi. Był na Stoczni Gdańskiej upowiedź w stopniu bodajże majora. Radkiewicz, czy za Radkiewicz, tam uchodził za takim pseudonim. I on regularnie przychodził co 2 razy, 3 razy w tygodniu do kierownika wydziału, siedzieli godziny, półtorej, może 2, różnie to bywało. I te wszystkie szpicelki partyjne donosili do kierownika, a ten dalej do tego Radkiewicza. Więc kiedyś
Powiem tak, byłem starszym stoczniowym, niestety, nie mam co ukrywać. Byliśmy kiedyś na wódzce pod Kapryn. Dali nam tam wódkę, kiedy po dwóch, trzech kieliszkach, taką krzczoną. I my mówimy do tego kelnera, nie płacimy za to, bo to jest ta wódka krzczona. A on powiedział, że nam nie zwróci pieniędzy, więc poszliśmy po książkę życzeń i zażaleń i wpisaliśmy do książki. Na drugi dzień wzywa nas sekretarka, nas wybaczy, że zgłosi do kierownika, przechodzimy do kierownika, kierownik mówi, byliście wczoraj pod Kapryn, mówi, no i co z tego, że byliśmy? A pisaliście w książkę krzyczeń i zażaleń? Tak, pisaliśmy. To wycofajcie to. Ja mówię, nie wycofamy, nam oszukano tam. A on mówi w ten czas, ale ja was proszę i major, czy tam kapitan Radkiewicz prosi. Czyli proszę bardzo, gdzie byli szpicy, nawet w lokalach byli. Do tego stopnia. Tak to wyglądało. Poza tym powiem jeszcze taki jeden szczegół, czy to też jest jakiś poszlak. Było co dwa tygodnie regularne, były strajki w Stoczni Gdańskiej od 70 roku do czerwca, kiedy zerwał już w tym czasie te swoje donosy Wałęsa. Myśmy, ostatni strajk był w czerwcu 71 roku. Zostaliśmy wszyscy wezwani. Henryk Lenarciak, Opala, ja, Suszek i wiele innych dostało na Urząd Bezpieczeństwa. Spotkaliśmy się na Urzędzie Bezpieczeństwa, a Wałęsy tam nie było. Ja pytam się Wałęsy, no jak to, czego nie było na Urzędzie Bezpieczeństwa. Ale ja jeszcze będę i dostanę to wezwanie. Następny dzień w nocy przychodzą do nas wszystkich i mamy iść do wojska, bo nie chcieli nas mieć tu w Gdańsku tam. Sezon letni, żeby goście nie wiedzieli, bo się bali, że Heniu, już, ale to już skracaj, naprawdę, bo znamy tę historię. I znowu Wałęsy nie było tam do wojska. Następnie przychodzi pod fajrem do mnie i mówi, słuchaj, ja idę na urlop. I później ten ubowiec do niego mówi, gdzieś był, tak długo nie donosiłeś, miałeś rozpracować Szelera, Jagielskiego, Jasińskiego i Opale i wiele innych. A on odpowiada, że był na urlopie. Czy to też jest poszlak? Dobra, dziękuję Heniu. Bardzo. Mógłbym mówić to 3 tygodnie na ten temat. Heniu, daj szansę innym, wiesz? Pan Szyler czeka.